Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Tommy Vercetti zaprosił mnie do Vice City. Powiedział, że chce sprawdzić, jak będę driftował w jego rodzimym mieście. Powiedział, żebym sobie najpierw potrenował troszeczkę na lotnisku. Zablokował cały ruch uliczny, więc możemy sobie trenować drifting w mojej BMW E30. Mamy tutaj duży, duży plac do driftu i spróbujmy sobie coś z tym samolotem pokombinować. Na razie na spokojnie, dwójeczka. Pyk. I lecimy. Za duży łuk. O, Tommy Vercetti chyba nie byłby zainteresowany takim ślizgiem. Między tymi kołami, żeby się udało tak fajnie. Ech, nie to chciałem zrobić. Znaczy to, ale... Musi być, wiesz, prędkość, musi być kunt. Teraz popróbujmy sobie tutaj. Samochód rozwalony, skasowany, jedno uderzenie i koniec tutaj. Przesterowałem, gościu. Za dużo gazu na wyjściu. Trzeba było kierownicę wyprostować. Samochód złapał przyczepność i koniec. Dobra, uwaga. Syk. Jedziemy na dół. Chodźcie na... Pamiętacie w ogóle tą mapkę? Tutaj taki długi łuk jest, cholera. Tutaj ten spadek, tu opanować furkę. Teraz pięknie wyjście poszło. Jedziemy kawałek dalej, zobaczymy co tutaj jest. I chyba wyjeżdżamy powoli z lotniska, nie? Może pojedziemy na bazę. O, czekaj, tu jest baza wojskowa. Pojedziemy sobie w lewo, zobaczymy jak baza wojskowa wygląda. Pryk. Tutaj mamy bazę, o, chyba będzie... Chyba będzie trochę... niefajnie. Potrzęsie trochę furką. Ach, tak. Tutaj takie nierówności są, jak to w Vice City, wszystko kwadratowe. Dobra, musimy sobie wjechać na krawężnik, te krawężniki tutaj... A nie, jest taki ładne, jest takie ładne wejście, spróbujmy. Pięknie! Teraz dookoła tego lotniska. Żeby furę nie zniszczyć, jedno uderzenie i po temacie. Pięknie, dobra, kółko się udało. Tam mamy jakieś hangary. Tu stał zawsze ten śmigłowiec bojowy. Jak on się nazywał? Hunter? Chyba Hunter, nie? W GTA 5 też jest. Przesterek! Przesterek mi się wkradł. Ale czekaj, zaraz tam jeszcze wejdziemy ładniej. O, wiem jak, wiem jak, wiem jak. Żeby było cudownie, to zrobimy tak. Taki... Nie to chciałem zrobić. Cholera, skrzynia do wymiany. Wracamy. Ops. Tak. Jedynka. Kurde, nie zdążyłem wykręcić. Ręka mi się zahaczyła, jak skręcałem. O ten ręczny. Muszę to przestawić trochę. Tak, żeby jakoś kierownica była dalej od hamulca ręcznego. Niekiedy zahaczam ręką, jak. Szybko kołuję. Coś tam zniszczyłem chyba, mam nadzieję, że tylko karoseria. Nic poważnego z układem prowadzenia, mam nadzieję. Niepotrzebnie, niepotrzebnie ta jedynka. Mogłem jeszcze dwójką ciągnąć. Tutaj mamy prawie 400 koni mechanicznych i chyba 1100 kg wagi. Także to pięknie, pięknie jest. Ostry. Za szeroko jeszcze. Co tutaj tak ostro? Zrobić taką ósemkę w tych hangarach. Dobra, spróbujemy tak. Spróbujemy tu szeroko wejść.
granicy przesteru, dobra. Dobrze, 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 dobrze. I teraz tu. O, i przesterował, ale było fajnie, kurde. Dobra, hangary powiedzmy, że zaliczone. Jedziemy dalej. Wyjeżdżamy z bazy wojskowej. Grzejemy, gdzie teraz? Jakieś takie charakterystyczne miejsce w Vice City. Lotnisko mamy, jedną część lotniska mamy obadaną, ale tu jest jeszcze druga część lotniska. Ops! Druga część lotniska, trochę kurde maska mi się chyba wykrzywiła, nie? Taka, tak troszeczkę odstaje, tak nie powinno być. O, ale spieprzyłem taki ładny łuk. Co prawda trochę kwadratowy, no ale... nawet nie był zły. Dobra, o, wiem co musimy zrobić. Patrzcie, tutaj pamiętacie przy lotnisku jest taki zajazd dla taksówek. Spróbujmy to jednym driftem zrobić, co? No, nie jestem zadowolony, bo nie było tak w 100% płynnie. Ten drift wyglądał tak, że w pierwszej fazie wchodziłem tak mocno, a w drugiej tak nawracałem. Nie było takiego idealnego łuku, nie? Spróbujmy jeszcze raz. W tą stronę. O! Te krawężniki są tutaj mienione, one mnie zabijają, gościu. Są naprawdę mocne. No nie było źle. Powiedzmy, że zaliczone. Fajne, ty. Dobra, jedziemy dalej. Kurde, nie wiem, czy samochodu nie naprawić. A, jeszcze dobry będzie. Zobaczymy, jak pod koniec naszego treningu driftowego w Vice City autko będzie wyglądać. Tutaj jest parking po lewej stronie, ale te parkingi są jakoś takie nierówne. Tam bardzo ciężko się driftuje. O, wiem! Tutaj w pobliżu są doki, a w dokach była misja z taksówkami. Nie wiem, czy pamiętacie misję z taksówkami, co trzeba było taksówki rozwalać, zderzać się z taksówką, z taksówkami, taką zmodyfikowaną taksówką. Powiedzmy, że taki motoryzacyjny akcent, to idziemy tam spróbować polatać. Tu są doki. Powoli, powoli. Tutaj jest ten taki wielki krawężnik, żeby samochodu nie uszkodzić. No i to chyba taki otwarty plac jest, nie? Możemy sobie poszaleć. Mogłem jeszcze ręczny troszeczkę wyciągnąć albo ze sprzęgła kopnąć, bo już mi się dusiła BMA na tym, na trójeczce. Ale tu mamy takie filary, zobaczcie. Możemy spróbować przedriftować między ścianą a filarem. Ruścizna, goście, teraz drugi. Już było blisko przy steru, dlatego tak zwolniłem. Byśmy dali radę dwa na raz tak płynnie zrobić. No, tak naprawdę prawie się udało. No, ósemkę może tu strzelimy, co wy na to? Spróbujmy tu ósemkę strzelić. Czyli tu. I teraz tu. O, ciężko! Ciężko, trochę źle najechałem. Jeszcze raz. Kurde, zaraz mi się opony skończą chyba. To jedynka. Bym lusterką urwał. Spróbujmy tutaj jedyneczką. No, 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 no. Nie, jedynka jest kurde za krótka do tego auta, za bardzo obraca furę. Za dużo kółnia ma. Zobaczmy tamten filar. Niedobrze, niedobrze. Szuruburu. I... ściana! Shit! Ty, a tutaj były takie statki. Czy uda się nam wjechać na statek? Bo tam były taki... no, właściwie nie wjazd, tylko... taki podest raczej. Nie widzę tego statku. On gdzieś tutaj był jakoś, nie? Zaraz, zaraz, zaraz. O, tutaj jest rezydencja, znaczy rezydencja. Posiadłość Vercettiego, ale
Nie wiem, czy tam podliftujemy coś. No tutaj miał swoje motorówki. Było za ciasno, kurde. Tu jedziemy? O nie, tutaj nie wjedziemy. Samochód się popsuje. Cofamy. Znaczy wiesz co? Nie zadriftujemy. Jakby tam boczkiem tak trochę, można by spróbować, nie? O, hamuj, hamuj, bo zaraz tutaj przywalę. I tam nawrotkę zrobić. O kurde, stać, nie miałem bity do przodu. Kurde, to mi Vercetti mnie zabije. Siatę mu rozwaliłem, zobaczcie jaka dziura. Maskę mam rozwaloną, na powoli tutaj wyjeżdżamy stąd. Za ciasno w lucek. Dobrze. Mamy, zobaczcie, jest wjazd. Czy uda się coś na statku polatać? No ten wjazd taki niepewny trochę. Nie wiem, czy się będziemy tu, czy się uda tutaj wpakować. Powoli, jedyneczko. Oj nie. Za niska moja BMA. Kurde, Suwik by się do driftu przydał. Czekaj, a tamten drugi? O, 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 czekaj, tu chyba będzie dobre. Czekaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobre, dobre jest. Jechaliśmy. Dobra, i teraz jak tu zadrift? Ale ciasno. Wiecie, tu się ledwo co jedzie. Nie no, tutaj na pewno nie przelecę bokiem. A, tu może coś poszukamy takiego. Czekaj. W prawo skręcił w tym. Ja tu koniec. A. Kurde, tu można by było zrobić, ale wyścigi gokardów. A nie kurcze drifting, nie? Za ciasno. Ale może coś się znajdzie. O, tam jest wjazd. Nie, tam nie można wyjechać. Tutaj. Ty, a wokół tego? Nie no, za... To na szerokość ledwo wjeżdża ta BMW-ka. To jest mały samochód. To nie da rady. Za ciasno. Co za ciasno? Zobacz, gościu. Się trochę porysuje. Się nic nie stanie. Nie da rady. Nie da rady jej tu złamać. Kurde. Dobra, zjeżdżamy ze statku. Nie wyjadę! Czekaj, tyłem muszę spróbować. Nie wyjadę ze statku, ja tu chciałem spróbować driftowania. Dobra, pip, pip, pip. Jeszcze raz. Pip, 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 pip. Na lusterka cofa. Jak dostaw tak. Dawaj, 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 będzie. Oh shit, co tam się stało? Dobrze. Dobra, wykaraskamy się z tego. Quattro by się przydało. Dobra. I na wstecznym, na pełnej. Koniec. No na statek udało się wjechać, ale tam niewiele udało się zdziałać. Ty patrz, a tutaj co my tu mamy? Co to? Taki otwarty plac, jest krzywo strasznie. Nie, nie chcę tym latać. Chodźmy zobaczyć rezydencję Tomiego Vercettiego z salonem samochodowym. Zobaczymy, czy da się do niej wjechać. O, jest, jest otwarty wjazd, zobaczcie. Spróbujmy sobie tutaj myknąć. Powolutku. Czy tu zadriftujemy? Teoretycznie można by było zrobić takiego Tokio Drifta tutaj. Oczywiście zaraz znowu zablokuje. Ale jest kurczę strasznie poszarpana traska. Zrobimy kółeczko tutaj dla Tomiego Vercettiego. Pomalujemy mu tak artystycznie. Dobra, mam nadzieję, że się nic nie rwało. Chodźmy zobaczyć parkingi jeszcze. Ole! Skacze mi tutaj. A plus B auto. Wszystkie garaże otwarte, byśmy chcieli sobie zaparkować furę, nie ma problemu. Gdzie teraz jedziemy? Zobaczyć. O, tu będzie chyba...
Tak, 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 tu będzie... O, rozwalona ta fabryka? Nie. Tu jest złomowisko. Złomowisko tu jest. Czy tu będzie coś ciekawego? Jakiś placek do driftu? Oj, oj, oj. No krzywo tutaj, krzywo. Będzie mi samochód latał na wszystkie strony. Mamy ten hangar słynny. Gdzie się bronie zawsze brało. Tak jak wybraliście bronię, kody wpisywaliście. Znam. Też zrobimy tutaj marker, że byliśmy kółeczko, pyk. A. Oddajemy BMW na złom? Nie, tutaj nie będzie jak driftować, nic ciekawego tu nie ma. Takiego do driftu. Chociaż, czekaj, ta brama wygląda fajnie. Tutaj, zobaczmy co to, czy to będzie równe. Myśmy mogli tutaj bokiem wejść ładnie. Tak, tak, jest równiutko, super. Dobra, to spróbujemy tutaj ładnie boczkiem. Ups. Ja pierdziut! Zajebiście, za pierwszym razem, gościu! Musiałem trochę ręcznym tam pomanipulować, żeby samochód ładnie szedł bokiem. Ale no, jestem zaskoczony, że się udało. Bardzo ładnie. Kurde, nie chcę sobie tutaj furki uszkodzić. Jedźmy stąd, kurczę. Jedna taka fajna miejscówka była. Tylko driftem, tylko dwójką się driftuje. A i tu jeszcze coś chyba było. Czekaj, czekaj, gdzie ta była fabryka tych... To tu było! Zobaczmy. Tu była fabryka tych takich ziomeczków niebieskich, nie? Patrzcie, mamy filary, nie jest źle. Ale nie wjedziemy tu, zamurowane. Kurde. Ale mamy filary, o! Mamy filary. No, jest dosyć ciasno i mamy filarki. Tutaj? Między... Nie, tutaj, tu już będzie chyba za ciasno. Dobra, najpierw obczajka. Próbujemy. A teraz tego dookoła. Pięknie, gościu! O nie! O kurde, rozwalę samochód. Czekaj, musimy zrobić taki drift, żeby wszystkie naraz zaliczyć. Jednym driftem. Wiecie, o co mi chodzi. Cyk. No, i teraz w drugą stronę. O nie, 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 nie. Chyba takie 8 na 10, nie? Nie udało się. Dwa słupki dosyć ładnie, ale ten ostatni taki niezbyt. Dobra, jedziemy, bo nas zaczną atakować. Nie wiem, jak oni się nazywali, balasi czy jak? Zdupiamy stąd. Dobra, tu ogarnęliśmy, ładnie nawet poszło. O, niestety taksówki są zamknięte. Ale podejrzewam, że tam by nie było co do driftowania, nie? Już nie wiem, którą stroną mam tu jechać, bo za dużo grałem w Forza Horizon. Nie wiem, po której stronie się jeździ, czy z lewej, czy z prawej. Forza Horizon 4 jednak trochę, kurde, mi zryła banie. O, o, czekaj, 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 tu jest jakiś wjazd, tu jest jakiś fajny wjazd, zobaczmy. Co tu jest? Wjazd na jakiś parking, czy coś? Coś takiego tu było, jakiś parking, ale nie wiem, czy będziemy mogli tutaj polatać jakoś ciekawie. Dobra, jest parking. Schody jakieś. No, tu nic nie ma, nawet żadnej lampy, tak żeby wokół niej polatać. Słabo. Myślałem, że tutaj będzie coś ciekawego dla nas. Zjeżdżamy, nie? O, ale nierówno tutaj.
tutaj po prawej stronie była traska szutrowa. No, ciężko to będzie raczej. Raczej będzie bardzo, bardzo tak nielubno, nie? O tak! Wytwórnia filmowa Tomiego Vercettiego, ale nas interesuje to, co jest po lewej stronie, czyli mamy taki bardzo długi łuk. Mam nadzieję, że będzie taki dosyć, równy. Yes. O kurde. Zobaczcie, jak mi to by sprzębiło po śladach, nie? Teraz spróbujmy z drugiej strony. No, to będzie trudne. Najazd? Dobra, wytwórnia filmowa Tomiego Vercettiego. Co my tu mamy? Czy będzie UFO? Właśnie, może wokół UFO by się udało? Ups, ups. Jest, ale chyba nie ma. Czekaj, 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 jest ta... A gdzie jest UFO? Zabrali UFO, nie. Ja chciałem polatać tutaj, wokół UFO. Ech, już nie to samo. Tu wszystko pozamykane. Czekaj, a tu co mamy? O, jest wyjazd nawet. Okej. No dobra, tam nic ciekawego. Pięknie. Trzęsie tutaj. Centrum handlowe chyba zamknięte, nie? Kurde, niedziela jest, to jak? W Vice City zawsze jest niedziela. Tu chyba był gdzieś wjazd, coś, na prost jakoś tak. A chyba nie da się wjechać. Czekaj, tu jest jakiś wjazd. Jest. A, to jest po prostu droga. No, tak jak mówiłem, centrum handlowe dzisiaj zamknięte. Kurde, dobra, cofamy. Ja nie wiem, jak to Vercetti mieścił tutaj się ze swoim ego. Ta mapka jest bardzo mała. Tu był jeden parking. Czekaj, czekaj. Gdzie pierwszy raz to mi chyba się spotkało z Lens Vans Dance, nie? Czy jakoś tak? Tu gdzieś się wjeżdżało na ten parking. Gdzieś tak... Już nie pamiętam, jak to było. Gdzieś tutaj jest ten wjazd. Tu? Nie, chyba nie tu. Muszę poszukać tego. O, coś mi się, kurde, przypomina, że to... O, jest ten parking! Zobaczcie, ten budynek tutaj. Tak on sobie chyba wyglądał, nie? Tu był gdzieś wjazd. Czy my będziemy mogli tam wjechać? Byłoby super. Dobra, jest jakiś wjazd. Zobaczmy. No, tutaj będzie można coś popróbować. Przynajmniej w tym miejscu. O ja! Jak twardo do góry. No nie wiem, nie wiem. Dobra, jedziemy, jedziemy. Zobacz, zobacz. Są jakieś filary. Uuu! Dobra, to takie niebieskie miejsca to oznacza, że tam możemy wpaść jakby pod Vice City. Już się nie wydostaniemy stamtąd, więc musimy tego omijać, żeby się w to nie wrąbać. Bo będę musiał resetować mój samochód. Tak, tutaj się... tu nie polatamy. Kurde, szkoda. Szkoda, nie załatali tutaj dziur w parkingu, a to jest najważniejsza rzecz. Ten parking. Szkoda, to mogłoby być taka fajna opcja do robienia Tokyo Drifta, nie? Ech, już nie będzie to samo. Wyjechał jakoś. Tutaj po prawej stronie są takie schody. Można było na nich motocyklem wyskakiwać. To było fajne. To co, została nam chyba jeszcze tylko z takich ciekawych miejsc rezydencja Vercettiego do pozwiedzania. I właściwie objechaliśmy całe Vice City. Objechałem całe Vice City w poszukiwaniu jakichś fajnych miejscówek. Tutaj po lewej stronie mamy taki dodatkowy most, ale on nie prowadzi gdzie, w jakieś fajne miejsce. Tutaj jeszcze mamy taki port, gdzie Vercetti miał kilka swoich takich zadań. O, i tam w sumie był parking. Tu był parking, zobaczymy, czy jest otwarty w niedzielę. O, jest jakiś wjazd. Jest jakiś wjazd. Zobaczmy. Tutaj też widzę, że nie połatali. Ale spróbuję w to wjechać. Żeby mnie nie wysprzęgli. Okej, okej, działa.
Zobaczmy, co tutaj jest. Może na tamtym parkingu też by się dało, nie? O, czekaj, tu będzie fajnie. A ta droga wygląda tu głupio, nie? W dodatku, jak się najeżdża na te takie znaki poziome, te białe, to samochód trochę to lepiej, zobaczcie. Nie telepało. Gdzieś telepało. O, teraz telepało. Dobra, spróbujmy. Tu jest fajna miejscówka. Ojej, ale to lepiej, kurde, jakbym na offroadzie jechał, gościu. Zahaczyłem, kurde. Nie mogę tak mocno zahaczać, bo fura mi się popsuje. Ja nie wiem, czy jeszcze chłodnicę mam. Pięknie. Jednak co BMW, to BMW, nie? Tutaj skopałem. Mogłem jedynką spróbować. Na dwójce się trochę zdusił, jeszcze raz. Go kopniemy ze sprzęgła. Przesterował! Prawie przesterował. No tutaj trochę te lepiej, nie jest tak równo jak na lotnisku, ale coś tam się dało zrobić. No, zadowolony nie jestem, trudno. Nie zawsze idzie po naszej myśli, nie? Jedziemy dalej, to co? Rezydencja Vercettiego, ostatnia miejscówka do obadania w Vice City. Pewnie jeszcze gdzieś pochowane jakieś miejscówki może i są, ale... Teraz to tak ciężko, nie? Wymyślić coś. Nie wiadomo, czy tam... O, czekaj, tu jeszcze jeden parking jest, ale on chyba nie był piętrowy. Tam były tylko takie schody, na których się wyskakiwało. Coś mi się za bardzo kierownica trzęsie. Mam wrażenie, że układ prowadzenia. Coś, kurde, jest nie tak. Po prawej stronie, po lewej stronie mamy taki, no, chyba dosyć znany szpital, na którym bardzo często się odradzaliśmy. Zwłaszcza jak się utopiliśmy w wodzie czy coś. To ten szpital był zawsze najbliżej. No jeden no po prostu szpital. Tam jeszcze po drugiej stronie, na drugiej wyspie był inny szpitalik, nie? Dobra, jedziemy do rezydencji Vercettiego, zobaczyć, czy tam będzie jakaś miejscówka do podriftowania. Tu na pewno gdzieś jeszcze można by było coś znaleźć ciekawego. Moja BMW coś ewidentnie nie najlepiej się czuje, jakoś tak trochę sama jakby skręca. Po prawej stronie mamy misję ze śmigłowcem. Chyba każdy bardzo lubił tę misję. No i mamy wyspę, gdzie jest rezydencja Vercettiego. I widzę, że tam stoi jakiś chyba ogromny wieżowiec. To jest chyba takie DLC. Do Vice City. Dobra, ja cały czas tą dwójkę męczę. Spróbujmy trójką. Tutaj mamy taki długi łuk, ale trójka trochę tak dusi. Dusi samochodzik. Trójka, ręczny. Uuu! Co tu się stało? Co to? O-o. Ups. Ups. Ja dobrze chyba jechałem. Ale tutaj jakaś niezałatana dziura w ziemi. No i rezydencja Vercettiego, wjeżdżamy sobie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy tutaj będzie jakieś miejsce z driftu? Ups. O, tu mamy trawę. Shit. Będzie taki... O, raczej nie do driftu. Uja. Patrz, jakim skaterem jestem teraz. Nie wyjadę stąd. Cholera. O, okej, zresetowało mnie do pita. Cholera. No i rezydencja Vercettiego zwiedzona. Proszę bardzo. Nie wiem, czy tam do środka można wjechać, ale tam raczej nie podliftujemy fajnie, nie? Tylko mogliśmy sobie tego zwiedzić. Tutaj, po drodze, jak na początku mówiłem, że ten parking jeden jest taki dziwny, który tam będzie po lewej stronie zaraz, ale tak się mu przyjrzałem, że teraz jak jechałem do rezydencji Vercettiego, w sumie moglibyśmy na nim coś tam popróbować.
tutaj. Tu jest dużo takich, tylko nie wiem, czy będzie asfalt równy tutaj. Co to jest? Jakieś MC Adam? Nie wiem, co chodzi. Ale można tutaj polatać. Myślę, że Tommy Vercetti będzie zadowolony z sesji driftowej. Coś tam może sobie nagra do swojego filmu nowego drifterskiego. Gościu. Kurde, to trzęsie. Na tych takich pasach, jak one są jakieś takie wybrzuszone czy coś. Strasznie na nich telepie samochód. Czy są na kierownicy? Nie wiem, chyba też widzicie, nie? Że tam samochód trochę się trzęsie na tym. Tutaj w kółko. Ajajaj, nie, nie odchodzi. O to mi chodziło, żeby tu. Mi się kończy kółko. Ciężko, ciężko, bo tutaj telepie ten samochód. Wyjazd. Na styk, gościu. Uff, zderzenie na koniec. I moi drodzy, kurde. To Vercetti chyba będzie zadowolony z driftowania w Vice City. Maska jak zwykle wgnieciona, daj spokój. Trudno, no takie życie driftera. O, tu jeszcze lotnisko jest. Chcę sobie potrenować na lotnisku trochę. A was zapraszam na kolejny odcinek z Assetto Corsy. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Rios.